Jaki kurwa rostowisz? Ty ślepy jesteś? Przecież tu jest logo Techtroniki. SPT-32 Krat. Najlepszy karabin snajperski, jaki kiedykolwiek powstał. Mam tu ustawioną walkę. Ty jesteś Buck? We własnej osobie, chłopcze. Tak sobie na ciebie patrzę i myślę, że zagram w bank. Wykładam całą kasę, jaką mam przy sobie. Bardzo jesteś pewna siebie. Pokażę ci czemu. To ramię robili mi w wojsku. Karbonowe mięśnie, kości z tytanu. Jak dobrze przypierdolę, wgniatam trzycalową blachę. No to jak? Przyjmujesz moją ofertę? A? Czy zrobiło się ciepło w gaciach? Ta Givera to grad, prawda? Skąd go masz? Pamiątka ze służby. A co? Nie jest ciekawy byłem. Z tego co wiem, to limitowana seria. Wyprodukowano ich tylko 300 na potrzeby KGB. Proszę, proszę, widzę, że mam do czynienia z ekspertem. Ale nie spotkaliśmy się tutaj, żeby sobie pogadać o broni. Ustawiliśmy się, żeby się napierdalać po ryjach. Więc mów, bierzesz moją ofertę? Może później. Co? Masz miękko w nogach? Nie dziwię się. Weź mi z drogi, sam go zajebię! Jest mój!
Żołnierz właśnie otworzył ogień do przechodniów na molo. Jeżeli ci się uda, nie zabijaj go. Tylko obezwładnij, a ja przyślę po niego ludzi. Zaraz dostaniesz więcej szczegółów. I powodzenia, Vi. Ale syf.
Prześlę ci informacje, które wybrałam. Nie ma tego dużo. Pewnie się domyślasz, że może chodzić o cyberpsychopatę. Zależy mi, żeby nie zginął. Proszę, proszę.
Vi. Do następnego. No dalej, kochana. Claire? Pod samochodem! Zamknąć mordę na kurwia! Cześć, Claire. Niezłe cacko. Widzę, że znasz się na rzeczy. To bestia. Moja duma. Jak masz ochotę, to w lodówce jest piwko. Dzięki. To o co chodzi?
Potrzebuję kierowcy. Pomyślałam, że się nadasz. Do broni! Kierowcy? A jaka jest twoja rola? Będziesz moim pilotem? Niezupełnie. W wyścigu jedzie kierowca i strzelec. Tak dobrze strzelasz, czy tak słabo prowadzisz? Lubię grzebać w silnikach. Jestem w tym niezła. Ale rajdowiec ze mnie żaden. Dasz sobie radę za kółkiem, nie? Kontakt! Mamy kontakt! Ale to nie będzie twój pierwszy raz. Bez obaw. Wyjeździłam już kilka okrążeń. A twój poprzedni kierowca? Wypisał się? Zginął rok temu. W wyścigu. Przykro mi. Zamknąć mordy i nakurwiać! Będę twoim kierowcą, Claire. 4 wyścigi. Zaczynamy w City Center. Następne odbywają się na Badlandach, w Santo Domingo i finał w Łodzi. A jak jest z nagrodą? Płacą za pierwsze miejsce, jakby co, dzielimy się porówno. Brzmi fair? Dla mnie bomba. To kiedy zaczynamy? Żeby się dostać do finału, musimy przejść eliminację. To znaczy? Trzeba się zmieścić na podium w co najmniej 2 rajdach. Spotkamy się w centrum. Wyślę ci namiary, gdzie konkretnie. Na słuchu i warkotu tuningowanych potworów. Do zobaczenia. Zamknąć mordy i na kurwia! Kontakt! Mamy kontakt! Zamknąć mordy i na kurwia! Wszystko w porządku? Kontakt! Mamy kontakt!
agentowi ktoś zajebał sporą ilość beta-acid. Nie wiesz co to? Nieistotne. Ważne, że jest sporo warte i klient chce, żeby to do niego wróciło. I tu wchodzisz ty. Miwerą w ręku. Więcej info w załączniku.
Zapalić ogień! Co dla ciebie? Coś na ciepło, na zimno? Kofeina, prezenty? Procenty brzmią dobrze. Wezmę kalawerę. Uwaga, ogłoszenie! To jest kurwa napad! Ty, cwaniura przy ladzie, mordę w kubeł i ręce do góry, żebym widział nadgarstki! A reszta siedzi i nawet nie mruga! Ja mam słabe nerwy! Byle powód i palec na spuście mi się trzęsie jak pojebie. Potwarę na stół i słuchaj co mówi to nie... Lubisz dźwięk swojego głosu, co? Czy ja się wyrażam nieprecyzyjnie? Czy wzmacniacz słuchowy ci się zjebał? Dasz reszcie przykład. Wyciągaj portfel. Powoli. Wysyłacie sprzeczne sygnały. Jak mam grzebać po kieszeniach z rękami w górze? Albo widzisz nadgarstki, albo szukam forsy. Nie można mieć wszystkiego. Myślisz, że jak zasuniesz słabym żartem, to ci odpuszczę? Że się pośmiejemy i pójdziemy do domu? Portfel! Już! Gdzie twoja panterka? Jaka kurwa panterka? Kurtka wojskowa. Taka, jaką noszą chłopaki z Sixth Street. Wiesz, ci goście, którzy chodzą po ulicy z granatami EMP i bronią cywili przed innymi gangami. Musicie do nich należeć, skoro robicie napad na ich terenie. Nikt inny by nie ryzykował, prawda? Szefie, chyba widziałem jednego z nich za oknem. Mógł usłyszeć strzały. Pewnie, że mógł. To żołnierze są wyczuleni na każdy niepokojący sygnał. A mówiłem, żeby przerzucić się na Coast View. Zamknij się, kretynie! Tyle lat spokoju i nagle coś takiego. Chłopaki z Sixth Street przysnęli, czy co? Szczęście, że cię tu przywiało. Częstuj się, na koszt firmy. Napiłbym się czegoś. Co dla ciebie? Coś na ciepło, na zimno? Kofeina, prezenty?
Thank you.